Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want! Because you know I'm all about those books, start reading. I'm all about those books, start reading. Books are fun! Books are great! Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book! And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam serdecznie w 33. odcinku podcastu Readers Initiative. Zrobiliśmy sobie z powodów takich to oto, że nasi nagrywający nie pojawili się dzisiaj, mieli się pojawić Sebastian, Piotr, prawdopodobnie im coś wypadło bardzo ważnego i postanowiliśmy sobie dzisiaj z Martą, witam cię serdecznie Marto po raz drugi. Witam, witam. Postanowiliśmy zrobić sobie z Martą taki antrakt od tego podsumowania i opowiedzieć o rzeczach, które czytaliśmy na przestrzeni kilku minionych dni, tygodnia, który odpłynął od naszego ostatniego nagrania. Marta kończyła książkę, którą ja kiedyś zacząłem i też troszeczkę się od niej odbiłem, także prawdopodobnie dzisiaj troszeczkę więcej takiego podsumowania odnośnie właśnie Zakonu Drzewa Pomarańczy Samanthy Shannon. Książki wskazywane jako takie połączenie właśnie gry Ocean epickiej, przygody, historii rozbuchanej, prawda? Mm-hmm. Tu się w pełni zgadzam z tą opinią. Tu się w pełni zgadzasz, tak. I tak. Z masą różnych bohaterów, którym przytrafiają się niekoniecznie, odwołując się oczywiście do tego sformułowania popularnego starego Pratchetta, które idą w zgodzie z imperatywem narracyjnym. Nie ma tutaj Mary Sue w tych książkach, nie ma też Gary Stu, także każdemu może coś przykrego przydarzyć. Ale najpierw tak troszeczkę jeszcze przed naszym nagraniem rozwinęła nam się dyskusja na temat portali takich agregujących właśnie czytelników, agregujących książki, recenzje o nich i bardzo często przewijających się w naszych rozmowach. Są to portale oczywiście Lubimy Czytać, portal polski i taki ogólno angielski generalnie portal Goodreads, gdzie właśnie dzielimy się swoimi opiniami, krótkimi recenzjami, też widzimy, co nasi znajomi, przyjaciele czytali w danym okresie. Też te portale działają troszeczkę, mają takie wbudowane mechanizmy polecania, bardzo podobne do tego, co oferują niektóre serwisy VOD, czyli na podstawie tych naszych czytanych książek rekomendują nam jakieś inne pozycje, chociaż przyznam szczerze, że to w przypadku, podejrzewam, że tak zaawansowanych czytelników jak my niekoniecznie działa, bo zarówno Lubimy Czytać, jak i Goodreads referują mi książki, które ja już znam, także, a nie dodałem się jeszcze do bazy na przykład, tak? Ja znam te pozycje, ale jeszcze nie dodałem do bazy i oni na podstawie właśnie tych moich gustów dodają, proponują mi te książki, które już znam, także doskonałością akurat nie grzeszą te portale. I tutaj też taką troszeczkę brakuje nam balansu pomiędzy tymi rzeczami, których my szukamy w tego typu portalach, bo Lubimy Czytać jest takim bardzo nowoczesnym, można powiedzieć, serwisem, obfitym w różnego rodzaju graficzne i mniej lub bardziej funkcjonalne opcje. Natomiast Goodreads jest taką troszeczkę archaiczną stroną, przywodzącą jeszcze czasy pierwszego internetu. Troszkę tak. Te mechanizmy tam działają, ale też no, jest to troszeczkę takie mało atrakcyjne, powiedziałbym, wizualne. Chociaż nie jest to generalnie wada, ale jakiś jest taki posmak, powiew takiego starego internetu jeszcze z tego Goodreads. Tutaj się zgadzam. Ta strona Goodreads, no, pozostawia wiele do życzenia, wygląda jak wygląda, ale niestety, no, największy problem, jeśli chodzi o Goodreads, to jest aplikacja. Aplikacja Goodreads działa wolno, aplikacja Goodreads się często zacina, aplikacja Goodreads się często wyłącza i to jest taki największy problem, że ona nie jest, powiedziałabym, user-friendly. Jakby została stworzona, mam wrażenie, te 5-6 lat temu i od tego momentu nie została zaktualizowana i to niestety bardzo widać. Chociaż i ta aplikacja ma jedną bardzo fajną rzecz, którą brakuje mi trochę w innych aplikacjach i to jest to, że Goodreads ma możliwość skanowania numeru ISBN książkowego, co automatycznie pozwala czytelnikowi znaleźć tą książkę poprzez zeskanowanie tego numeru na ich stronie internetowej. I tutaj tak jakby
nagle wchodzę ja cała na biało, bym powiedziała, żeby zaprezentować Wam wszystkim alternatywy, które niedawno odkryłam ja sama i dla szczególności dla Goodreads, ponieważ na obu tych stronach nie ma polskich książek, chociaż wiem, że można je tam samemu dodać. Jedna z nich to strona internetowa, a druga z nich to aplikacja. Aplikacja, o której dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, nazywa się Booksloth. Jest to naprawdę bardzo fajna aplikacja właśnie do czytania książek, gdzie jest dla mnie osobiście niesamowita opcja, ponieważ kiedy ładujemy, kiedy aplikacja się otwiera na telefonie i przesuniemy jedną książkę w lewo, możemy poprzez ten ruch od razu zaznaczyć, że my tej książki nie chcemy przeczytać, co dla mnie w ogóle jest przewspaniałe, ponieważ bardzo często Goodreads poleca mi książki, na które nie mam ochoty, wiem, że mi się nie podobają i wiem, że nie będę ich czytała i nie mogę jej z tych moich polecanych książek wyrzucić, tylko one cały czas tam są i nic nie mogę tak naprawdę z nimi zrobić. A w aplikacji Booksloth możemy, nie dość, że możemy dane książki przesunąć w lewo i powiedzieć nie, ja tego nie chcę przeczytać. Dodatkowo jeszcze za każdym razem, gdy przeczytamy daną książkę, możemy poprzez klikanie w odpowiednie ikonki, możemy powiedzieć, co się nam w tej książce podobało. Mamy do wyboru takie punkty jak plot, takie punkty jak bohaterowie, czy książka była inspirująca, czy nam się w tej książce podobał world building, czyli świat przedstawiony, czy nam się na przykład podobał romans. I dzięki tym dodatkowym ikonkom, które my podczas naszej recenzji zaznaczymy, Booksloth sprawia, że te książki, które oni polecają, są nie dość, że zdecydowanie bardziej trafne niż te na Goodreads, to jeszcze po prostu no, te polecenia są zdecydowanie lepsze. I ja tutaj powiem Wam, że ja z poleceń Goodreads spojrzałam na nie raz, powiedziałam, że nigdy więcej, ale z tych poleceń na Booksloth sprawdzam je całkiem regularnie i przesuwam je sobie w prawo, lewo, szukając nowych książek. Jest to aplikacja bardzo młoda, ja o niej usłyszałam jakieś 1,5 miesiąca temu, 2 miesiące temu. I to jest super alternatywa właśnie dla aplikacji Goodreadsowej. Niestety Booksloth nie ma strony internetowej. No właśnie, miałem właśnie zapytać o stronę internetową, bo to jest, wiesz, taka fraza, która... Właśnie nie ma. Tak. Wpisałem Booksloth, wyskoczyła mi jakaś strona, ale to nie zupełnie jest to, o czym mówisz. Prawdopodobnie jest to zupełnie coś innego, ale też wygląda mi, że jest to coś podobnego. I być może kiedyś ją sprawdzimy i przetestujemy. W każdym razie jest to tylko aplikacja, tak? A ty korzystasz z jakiego systemu? Ja korzystam z iOS-a, z Apple'owskiego i to tam naprawdę działa płynnie, cudnie, nic się nie ładuje za długo. No po prostu ta strona płynie, jak taka fala. Ja jestem zachwycona i jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa dla Goodreads. Sama w ogóle ikonka jest super, ikonką jest taki leniwiec, który czyta książkę. Jest ona przezabawna i mi się bardzo podoba. A dla tych osób, które chcą się bardziej skupić na grafach, na Excelach, możliwie na takich danych, które naprawdę mogą zobaczyć, to polecam Wam Storygraph. Storygraph jest na razie w becie, ale każdy z nas może tam założyć konto. Pewnie musieliby się trochę poczekać, ponieważ tą stronę dosłownie robią 4 albo 5 osób. I jak ja się o danej stronie dowiedziałam też jakoś tak 1,5 roku temu, to twórcy Storygraphu na swoich mediach socjalnych przepraszali, że tak długo im zakładanie nowych użytkowników zajmuje, ale po prostu to jest bardzo mała firma. Co jeszcze chciałam dodać, to że i Booksloth, i Storygraph są firmami niezależnymi, a na przykład Goodreads został wykupiony przez Amazona. Mm-hmm, tak. Więc to dla tych bardziej może zainteresowanych, albo dla osób, które chcą bardziej być, powiedziałabym, świadome tego, gdzie szukają rzeczy i gdzie też robią zakupy. Storygraph jest po prostu... Storygraph to jest strona, która jest niezwykle prosta.
Ona jest czarno-biała i w Story Graph istnieje możliwość importowania plików z Goodreads na tą właśnie stronę. Tam przemielenie tego trochę nie zajmuje, bowiem tam wszystko jest wykonywane ręcznie, ale przy założeniu profilu na Story Graph strona się was pyta, co lubicie, czego nie lubicie, czyli pyta się was, dajcie mi chwileczkę, pyta się was, jakie gatunki lubicie czytać, czy lubicie, kiedy książki są smutne, radosne, są inspirujące, takie wydawałoby się dziwne rzeczy, o które może was się pytać strona z książkami, ale później, kiedy te książki sobie wpisujecie, dodajecie sobie do półek i jeszcze są wam promowane dla was, ma sens, naprawdę. Ponieważ Story Graph pokazuje wam tak jakby dzięki tym pytaniom, pokazuje wam jeszcze bardziej skompresowaną ilość książek, która może się wam spodobać. I to jest po prostu, dla mnie to jest coś absolutnie, absolutnie super. I można polecić. Tak, naprawdę można polecić. Ja jestem zainteresowany tymi alternatywami. Nawet już tutaj zacząłem, to założyłem już konto na The Story Graph. I jest też opcja, jeżeli żal wam się przesiadać tak nagle na nową całkowicie platformę i budować sobie bazę od zupełnych podstaw, na podstawie tylko tego wskaźnika tych waszych gustów, który w takim formularzu wypełniamy na samym początku na Story Graph, to też jest opcja importu bazy z Goodreads. Tak, dokładnie. Tam odsyła was na Goodreads i generujecie sobie taki plik w formacie XLS, czyli jakiegoś arkusza kalkulacyjnego prawdopodobnie. W każdym razie po imporcie tego pliku dostajecie informację, że trzeba troszeczkę poczekać, jeżeli wasza baza książek jest obszerna. No moja się liczy już chyba w ponad 1000 tytułach, jeżeli chodzi o Goodreads, także to może trochę potrwać, ale ta strona jest naprawdę surowa, bo wspomniałem wcześniej o tej takiej surowości wyglądu Goodreads, ale to jest zupełnie wygląda normalnie jak strona praktycznie z jakiegoś generatora, prawda, stron. Tak, ale w takiej surowości ona jest jeszcze bardziej prosta niż Goodreads i mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej przyjazna czytelnikowi. I co jeszcze jest fajne na Story Graphie, możecie zrobić, jak na Goodreads macie takie automatyczne półki jak do przeczytania, przeczytane i obecnie i książki, które obecnie czytam, to na Story Graphie jeszcze macie taką jakby półkę książek, których nie skończyliście. To jest naprawdę bardzo super, ponieważ ja mam sporo książek na Goodreads, które zaczęłam czytać i mogę je dodać do półki, którą mam, czyli książki, które nie skończyłam, ale one tak jakby dalej mi się liczą do książek przeczytanych, co no, nie jest zgodne z prawem, bo ja ich nie skończyłam. A tutaj ewidentnie możecie sobie ustawić taką półkę. To jest, no, strona jest niezwykle, niezwykle prosta i no, nie da się w niej pogubić. Nie ma tutaj żadnych reklam, żadnych jakichś artykułów od twórców, które jest przecież pełno na Lubimy Czytać i też na Goodreads. Chociaż wydaje mi się, że są one tak bardziej inwazyjne na Lubimy Czytać. Na Goodreads są one jako taki pasek na górze i tak wszystko. A wiem, że chyba na Lubimy Czytać jest dużo artykułów nawet na stronie głównej. A powiedz mi jeszcze, bo wielką zaletą powiedziałbym tych stron, o których wspomnieliśmy, Lubimy Czytać i Goodreads, jest to, że one są ściśle powiązane z naszymi bąbelkami znajomych, prawda? I z tych bąbelków czasami wyłuskujemy tytuły, które mogą nas zainteresować. Widzimy, co czytają nasi znajomi i co polecają nasi znajomi. Czy one są w jakiś sposób Story Graph i Bookslove, czy one są w jakiś sposób połączone? Czy można je połączyć z jakimiś swoimi mediami socjalnymi? Z mediami socjalnymi nie, ale jeśli możesz na obu stronach jakieś osoby obserwować, i nawet w obu tych stronach, i w aplikacji Bookslove, i w aplikacji, i w stronie internetowej Story Graph, jak klikniesz sobie na opcję Community, to tam masz podział, kto czyta, czyli wszyscy, ale masz też podział na ludzi, których obserwujesz.
Jako, że obie te strony są dosyć młode, one mają dosłownie chyba 3 albo 4 miesiące, bym powiedziała, może nawet mniej, to tych ludzi jest tam dosyć niewiele i w większości to są właśnie ludzie, którzy znerwowani tym, jak wygląda Goodreads, po prostu się przenieśli się i na Storygraph, i na Bookslova. Właśnie wybrałem jedną z opcji tutaj. Jest ten formularz, który jest nam przedstawiany zaraz po zarejestrowaniu się na Storygraph i jednym z tych opcji, które można wybrać jako te, które się docenia w literaturze, jest plot twist. Tak. I my tutaj mamy mały plot twist, bo dołączył do nas Sebastian właśnie. Ja nie wiem, czy nas słyszy. Halo, halo Sebastianie. Tak, słyszę was. Witaj, słyszę, Sebastianie. Słyszę. Cześć. Bardzo was przepraszam za spóźnienie. Wybaczamy, spokojnie. Dzisiaj możemy. Ale my nie będziemy więcej plot twistów wprowadzać dla naszych słuchaczy i będziemy kontynuować tę linię, którą sobie obraliśmy na samym początku dzisiejszego nagrania, czyli porozmawiamy sobie o ostatnio czytanych książkach na przestrzeni minionych dni, a tę rozmowę z podsumowaniem przełożymy sobie na termin, w którym będziemy znowu w czwórkę, czyli tej Piotra brakującego jeszcze dzisiaj, którego dzisiaj nie ma. Jasne. Oczywiście. Więc tak, no nie wiem, czy Sebastianie, jak długo śledzisz naszą rozmowę tutaj ukradkiem. W każdym razie postanowiliśmy porozmawiać sobie o serwisach agregujących opinie, czy też nasze przeczytane przez nas książki i nasze gusta jako analizujących. Jakie jest twoje doświadczenie jeszcze z tym? Bo wiem, że ty kiedyś mówiłeś już o tym, że dla ciebie to chyba tylko lubimy czytać jest, w zasadzie tam to, co śledzisz. Czy jesteś zainteresowany? Czy znajdujesz, lubimy czytać wszystko, czego potrzebujesz od tego rodzaju serwisów, czy po prostu tak jak my tutaj wypływasz na zupełnie nieznane wody i szukasz jakichś nowych, fajnych alternatyw? Wiesz co, kiedyś faktycznie używałem tylko i wyłącznie lubimy czytać, bo to mi pomagało na dobrą sprawę w jakikolwiek sposób przynajmniej mieć poczucie tego, że mam kontrolę nad tym, co czytam i nad tym, co w ogóle mam na swoich półkach. Bo czasami były takie sytuacje w sklepie, że patrzę na półkę i mówię, kurczę, mam ten tytuł czy nie? Nie jestem pewien. I wtedy tak łatwo zawsze było po prostu skoczyć na lubimy czytać i sprawdzić, czy tam jest, czy nie ta pozycja zaznaczona. Później przestałem używać całkowicie, bo jakby człowiek tak przełącza się w pewnym momencie gdzieś głównie na telefon i na tym telefonie też stara się kontrolować jak najwięcej rzeczy i ta aplikacja lubimy czytać, co jest, ona jakby to powiedzieć ładnie, jest okrojona i taka takie wrażenie sprawia przygotowanej lekko na kolanie niż takie faktycznie sensownie przygotowanej aplikacji na telefon. A używanie przeglądarki internetowej w telefonie jest troszeczkę mniej wygodne, szczególnie, że tam jeszcze cię wylogowuje i tam trzeba do tego wracać, przeszukiwać i jakoś tak to odświeżanie też w przeglądarkach jednak troszeczkę dłużej trwa i jest to troszeczkę frustrujące i z tego samego powodu nawet zrezygnowałem z Filmwebu na rzecz IMDb, bo jakiś czas temu też aplikacja zniknęła, nie, tego portalu i to był dla mnie taki powód do wyskoczenia gdzieś. Lubimy czytać, wtedy jeszcze polubimy czytać nie miałem żadnej alternatywy, tam wiedziałem, że Goodreads istnieje, ale jakoś go nie używałem, nie wiem, nie miałem tam żadnych znajomych, jakoś nie byłem do końca zainteresowany. Dopóki nie wkroczyłam ja. Nie, o dziwo troszeczkę szybciej niż. O nie, jak to? O, widzisz. Miałem taki okres, że używałem i w sumie do dzisiaj to robię, używam Excela, w którym mam spis wszystkich książek papierowych, które mam i zaznaczone, czy przeczytane, czy nie przeczytane. I to samo z e-bookami. Komiksów tylko chyba nie mam, ale nad komiksów jeszcze mam powiedzmy na tyle niewiele, że jestem w stanie zachować w pamięci to, czy je mam, czy nie faktycznie gdzieś na półce. Książki kiedyś wszystkie dokładnie pamiętałem, nawet w którym miejscu na półce, gdzie stoi. I tylko musiałem popatrzeć i żeby coś wyciągnąć, to doskonale wiedziałem, gdzie ona jest. Teraz troszeczkę ciężej, chyba przez tę ilość. I jakiś czas temu, nie wiem, półtorej, dwa lata temu, na pewno przed dołączeniem do was jeszcze, do Readers Initiative i do Bookbusters, przyjaciółka strasznie namawiała mnie, żebym właśnie zaczął korzystać z Goodreadsów, chociażby z tego powodu, że dużo rozmawialiśmy o książkach i ona zawsze chciała być na bieżąco z tym, co czytam,
bo wiele ciekawych rzeczy jej polecałem. I żeby ona po prostu wiedzieć, co się u mnie dzieje, to bardzo mnie do tego namawiała i tak spróbowałem i zacząłem wpisywać. I faktycznie to, co kiedyś wpisywałem w Excelu jako to, co przeczytałem, w jakiej kolejności w danym roku i sobie to listowałem, to teraz to robię na Goodreadsach i sobie to tam staram jakoś katalogować do porządku. Ale to jeszcze, no i, nie rob... i właśnie, bo jak zaczynałem w Goodreadsach, to postanowienie miałem takie, że nie będę patrzył wstecz, czyli książki tak naprawdę zacząłem dopiero wpisywać od momentu, jak dołączyłem. I to chyba było jakaś końcówka 2018 roku, jak dobrze pamiętam. Bo wtedy na szybko jeszcze tam wpisałem parę pozycji, żeby mi się zaliczyło do tego postanowienia rocznego, tam chyba 30 książek. To akurat to wpisałem, potem w 2019 już sumiennie wypełniałem i teraz w 2020 to samo. No tak. Lubimy czytać, przeszło niedawno lifting taki, który się odbił czkawką troszeczkę na przejrzystości tej strony i miałem też dużo takich przypadków wśród znajomych, którzy po prostu odeszli od Lubimy czytać, bo stwierdzili, że to jest za dużo, tak, że nie mogą się odnaleźć w tej nowej formule. No to jest grzech praktycznie każdego nowego systemu, prawda, który przychodzi takie drastyczne, diametralne zmiany z dnia na dzień, tak, i wiem, pamiętam, że bardzo szybko twórcy czy właściciele Lubimy czytać udostępnili opcję taką, że można jeszcze wrócić do tej wersji starej, a tą nową oznaczyli jako beta, także tam jakoś się to wszystko udało to zniwelować, te efekty właśnie zmian na lepsze czy na gorsze. Ja akurat nie odczuwałem tego tak bardzo, bo byłem bardziej wtedy na Goodreads zaangażowany, więc kiedy już szedłem z powrotem na Lubimy czytać, to okazało się, że tam już te wszystkie mankamenty podociągano, wszystkie te szwy, które wychodziły w tej nowej wersji i na razie jest okej. Nie narzekam też na szybkość działania tej strony. Jedno mnie tylko irytuje właśnie też w odniesieniu do tego tych proporcji aplikacja strona, że kiedy loguje się na przez stronę, poprzez przeglądarkę na Lubimy czytać, a następnie loguje się na aplikacji, to mnie wyrzuca z przeglądarki. Muszę się nowo na przeglądarce logować, także po prostu nie pamiętam i na Lubimy czytać nigdy mojego loginu i hasła, za każdym razem na jakimkolwiek sprzęcie się nie loguję, muszę się na nowo logować, nie? Mimo tego, że mam to wszystko zsynchronizowane. No właśnie, ma jakieś problemy. To jest trochę słabe. Ja już założyłem konto na Storygraph, także zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest jedno pole, w które muszę wpisać trochę więcej informacji na temat moich preferowanych, moich gustów czytelniczych, więc to sobie zostawię na później, nie będę tego robił teraz. A teraz może już sobie przejdziemy do tego, co czytaliśmy ostatnio i tutaj, jak zajawiłem na samym początku, Marta skończyła wreszcie Opasłe to misko, książkę, którą ja do niedawna jeszcze byłem przekonany, że to jest początek cyklu, dlatego też trochę mnie to odbiło, ale w trakcie naszej dyskusji wyszła sensacyjna informacja, że to jest jednak jednotomowe dzieło, czyli Zakon drzewa pomarańczy. 1104 tak. Strony w wersji polskiej, Samantha Shannon. Tak, w wersji angielskiej, tych stron ja czytam już po angielsku. W wersji angielskiej nazywa się ona The Priory of the Orange Tree i ma ona 800 stron, tak plus minus, tam jeszcze z tyłu oczywiście jest wytłumaczenie imion i taki jakby cała obsada tej książki. Jeśli chodzi o samą Samantha Shannon, to słyszałam o niej przy okazji wydania jej pierwszej serii, która zaczyna się od książki Pieśń jutra, Czas żniw. Wpadła mi z pamięci. A to jest ta, co była niby ta taka młoda dziewczyna, która tak pisała jakimś takim niby zaawansowanym językiem, tak? Dobrze kojarzę? Pamiętam, że coś czytałem o niej. Samantha Shannon, jak ona wydawała tam swoją pierwszą książkę, bardzo dużo artykułów porównywało ją do J.K. Rowling. Chyba też coś. Tak. Ona, ja sama oglądałam, słuchałam z nią odcinku właśnie podcastu, gdzie ona mówi, jaki to wpływ w ogóle miało na jej życie i na jej całą karierę pisarską, że nagle ona ma tam 20, 21, 22 lat z hakiem, wydaje swoją pierwszą książkę i nagle wszystko jakby wokół niej wybucha i co ona ma z tym zrobić. Ponieważ ta jej seria, którą ona dalej publikuje, w zamierzeniu Samanty ma mieć 7 tomów. Teraz w przyszłym roku ma wyjść tom 5, z tego co pamiętam, bowiem ja sama to obserwuję na Instagramie, jeden na Twitterze, ona właśnie tam promuje te swoje dzieła. Ale najbardziej mnie zainteresowała właśnie Zakonem drzewa pomarańczy, ponieważ
ona sama mówiła i ta książka była, ta książka też była tak reklamowana jako feministyczna wersja Gry o Tron. I to właśnie to jakby te dwie frazy, feministyczna wersja Gry o Tron, trochę mnie zaciekawiła, ale też sama Samantha na Twitterze mówiła, że ona napisała między innymi Zakon Drzewa Pomarańcze, ponieważ ona była trochę zmęczona tą fantastyką, która jest teraz popularna, typu właśnie Gra o Tron, i chciała ona stworzyć książkę, w której jakby to, że świat jest inspirowany światem średniowiecznym, jeśli dobrze kojarzę, to Zakon Drzewa Pomarańczy jest inspirowany Anglią Tudorów, ale tutaj, albo Anglią Edwardiańską, to tutaj mogę się w pewnym momencie mylić, ale Samantę strasznie irytowało to, że skoro świat w fantastyce jest inspirowany właśnie tą średniowieczną Anglią, powiedzmy, to takie właśnie wątki jak molestowanie seksualne albo kobiet w szczególności, no są takim jakby przymusem, że to w tych książkach musi być. I Samantha powiedziała, że nie, tego wcale nie musi być i dzięki Bogu tego w tej książce nie ma. Co najbardziej mi się podoba również, jeśli chodzi o nie o samą książkę, ale to jak była ona reklamowana, to jest też właśnie fakt, że wydawca stwierdził, że najlepiej będzie tą książkę rozreklamować, mówiąc, że są w niej smoki i lesbijki. Ale smoki, lesbijki? Czy... Nie, są i smoki, i są lesbijki. Tak jakby, nie wiem, czy smoki w sieci Shannon mają jakiekolwiek preferencje seksualne. Nie wchodzi ona w szczegóły. Może w kolejnych tomach, znaczy się Zakon jest powieścią jednotomową, ale Samantha pracuje nad, nie nad kontynuacją, ale nad kolejną powieścią w tym świecie. Jest już, jak się chwali na Twitterze, jej pierwsza wersja już ma ponad 100 tysięcy słów. To jest dużo, jak na fantastykę. Znaczy to jest tak normalnie, jak na fantastykę. I Zakon Drzewa Pomarańczy jest historią opowiadaną z perspektywy trzech bohaterów. Jest tam czterech bohaterów. Każdy z nich w pewnym sensie pochodzi z innych kultur i każdy z bohaterów patrzy na różne rzeczy z innych perspektyw. Tam dużą rolę właśnie odgrywają smoki tytułowe. Dwóch bohaterów z książki patrzy na smoki jako na coś obrzydliwego, a pozostała dwójka patrzy na smoki wręcz jako na bogów. Tylko dwójka bohaterów pochodzi z wschodu, a pozostała dwójka, można powiedzieć, że pochodzi z zachodu, i bardzo fajnie się czyta o tym, jak na początku odrębne są ich opowieści, ale jak później na samym końcu zostają one połączone w jedną całość. Mi się to niezmiernie podobało. Zaznaczam tylko, że Zakon Drzewa Pomarańczy jest taką książką, w którą trzeba się porządnie wgryźć, i kiedy mówię porządnie wgryźć, to dokładnie. Przez pierwsze 200 stron nie wiedziałam do końca, o co chodzi. Dopiero po tych 200 stronach ja się już wgryzłam, ale tak to właśnie jest z taką najlepszą fantastyką, że się po pierwszych 200 stronach się wgryzasz i masz takie: ojej, ja rozumiem, o co chodzi, rozumiem bohaterów, rozumiem świat stworzony. I im dalej w las, powiedziałabym, tym moim zdaniem nawet lepiej. Niezwykle mi się podobało to, jak Samantha pewne rzeczy opisuje. Dla przykładu, jedna z bohaterek mieszka w kraju, w którym rządzi królowa. I w wersji angielskiej ten kraj jest nazywany jako Queendom. Nie jako Kingdom, ale jako Queendom. I Samancie bardzo właśnie zależało, żeby w każdym tłumaczeniu to Queendom było, podkreślone, ponieważ tylko królowa w tym kraju może rządzić. I legenda jest, religia tego kraju jest taka, że królowa pochodzi od świętego, ponieważ Zakon Drzewa Pomarańczy jest luźno oparty na pewnej angielskiej legendzie,
które teraz nazwy nie pamiętam, to jest chyba legenda o rycerzu, który pokonał smoga. Generalnie o to chodzi. I właśnie w książkach potomkinią tego smoka jest właśnie, przepraszam, nie smoka, tylko tego rycerza, którego uznają jako świętego, który stworzył w ogóle ich religię i ich kraj. Potomkinią tego świętego właśnie jest królowa i według legend, dopóki ta linia królowych żyje, są one w stanie powstrzymać olbrzymiego smoka, który na początku książki śpi w jakby swoim przeklętym świecie i tylko ta królowa z tej linii krwi jest w stanie tego smoka pokonać, ponieważ tak zrobił jej przodek i tylko ona może to powtórzyć. Co mi się też bardzo podobało właśnie w Zakonie Drzewa Pomarańczy jest to, jak bardzo nasza religia kształtuje nasze życie, ale nie jest to taki fanatyzm religijny, bo często właśnie w tej fantastyce nie ma takich zwykłych ludzi, którzy po prostu wierzą. Jest albo fanatyk, albo niewierzący i nie ma nic pomiędzy. A tutaj właśnie w zakonie są osoby, które wierzą mocniej, które wierzą mniej i te ich wierzenia są w dużym sensie, można powiedzieć, są podane takiemu głębokiemu testowi wiary. I to mi się niezwykle podoba. No i też bohaterowie są absolutnie przewspaniali. Jak czytam książki, ponieważ Zakon Drzewa Pomarańczy mam w dwóch formach, kupiłam go na Kindle za jakieś 2 euro, tam 2 dolary było kiedyś tam dawno temu poprzednie. I jak zaczęłam czytać, to stwierdziłam, że to jest ten typ książki, który warto jednak mieć w dłoni, zamówiłam sobie też w wersji fizycznej. To ja zazwyczaj nie jestem osobą, która zaznacza rzeczy w książkach. Ja tam ewentualnie sobie zaznaczam jakieś cytaty, które później mi się automatycznie logują do Goodreads. A w przypadku zakonu autentycznie zaznaczyłam sobie takie całe po 5-6 stron, które sprawiło, że się popłakałam, jak je czytałam. A ty czytałaś to w wersji polskiej, czy w oryginale? Ja czytałam to w oryginale. A powiedz mi, czy wiesz może, jak przetłumaczyli, jak właśnie tłumacz polski, polskojęzyczny wybrnął z tej gry językowej z Quindom chociażby? Jak wybrnął z tej sytuacji, to w sensie nie wiem, jak to przetłumaczył, ale słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Sama Samantha mówiła, ona w zeszłym roku była na targach książki w Krakowie, gdzie miała własne spotkanie i też chyba było spotkanie z tłumaczem i właśnie Samantha bardzo chwaliła wydawnictwo za to, że ponoć naprawdę postarali. I słyszałam właśnie od wielu moich znajomych osób, które czytały albo zaczęły czytać właśnie Zakon Drzewa Pomarańczy w języku polskim, że książka jest naprawdę dobrze przetłumaczona, że się naprawdę postarali. No i też trzeba powiedzieć, że według samego wydawnictwa Zakon Drzewa Pomarańczy jest ich najlepiej się sprzedającą książką w serii fantasy. Ever. Tłumaczył pan Maciej Pawlak. Ja nie czytałem nic, co tłumaczył do tej pory, ale zdaje się, że ty, Sebastianie, czytałeś Maga Bitewnego, i mnie pamięć nie myli. Tak, tylko że sprawa jest taka, że ja nie mam za bardzo porównania do wersji Chodzi angielskiej. Chodzi mi o to, jaki jest styl, bo ja na przykład, pominąwszy to nagromadzenie postaci i wątków na początku Zakonu Drzewa Pomarańczy, troszeczkę się odbiłem od tego stylu i ten styl tłumaczenia jest dość... Ja nie wiem, czy to wypływa z tego, że oryginał jest taki skomplikowany, jeżeli chodzi o stylistykę, ale po prostu no coś mi w tej narracji nie do końca pasowało. Coś było takiego, co sprawiało, że ja z trudem brnęłem i tak jak powiedziała przed chwilą Marta, przez pierwsze 200 stron, dokładnie tyle. I obawiam się teraz, że nie wiem, no czytałem, może zacząłem to czytać może 2 miesiące temu. Boję się teraz, że chcąc powrócić do tej książki, dać jej drugą szansę, to będę musiał zaczynać od nowa, bo nie pamiętam praktycznie wiele z tego, co tam przeczytałem, a w każdym razie te wątki są tak zagmatwane, że niewiele z tych właśnie połączeń, relacji, które tam są zarysowane, zapisało się w mojej pamięci. Ja nie wiem właśnie, czy to jest właśnie styl tłumacza, czy po prostu ta cała plątanina to jest skonstruowana przez samą Samantę Shannon, nie? To ciężko mi powiedzieć, ale czytając Maga Bitewnego, na jednym z poprzednich nagrań mówiłem, że czyta mi się całkiem dobrze i przyjemnie jest wrócić do jakiegoś świata fantasy, takie powiedzmy, no może nie pełnokościstego, ale takiego z założenia od zera do bohatera.
czy powiedzmy trochę od 0,5 do bohatera, może nie od zera. Ale pamiętam, że około mniej więcej tak, nie wiem, w jednej trzeciej, w połowie książki miałem małe problemy, że troszeczkę odkładałem te czytanie jakby na później. Nie tak jak w przypadku chociażby tego Tysiąca Jesieni Jakoba de Cuta, że czytałem to przez 3 miesiące, tylko jednak troszeczkę wolniej. I w sumie teraz nie wiem, czy to chodziło o ten styl, że on do mnie nie przemawiał, czy raczej trochę rozwleczone po prostu akcja była w tej książce. Bo nie mam żadnych zastrzeżeń tak naprawdę do tego, jak to było przetłumaczone. Raczej wszystko było sensowne i jak były jakieś też... ale to w sumie nawet nie... Gdzie to było? Jakieś książki też czytałem, gdzie nawet były super takie stopki dodane, gdzie tłumacz jeszcze tłumaczył, o co chodzi i czemu to jest tak przetłumaczone, albo dlaczego czegoś nie przetłumaczył, że się nie dało, albo jakie to miało znaczenie, tak dalej, tak? Czyli nawet jakieś dwuznaczności na przykład tłumaczą. To mi się zawsze bardzo podoba, jak oni na to zwracają uwagę, że chodzi, że tutaj może jest takie słowo, ale chodzi o to i o to. Czego mi też często brakuje chociażby w filmach, serialach, które oglądam z polskimi napisami, że tłumaczenie jakby nie łapie tych zwrotów, tak? Takich tej dwuznaczności tego, o co chodzi, tak? Tak jak, nie wiem, chociaż nie, Wyjście z szafy już chyba na przykład jest dosyć znane w Polsce, ale chodzi, albo właśnie, Got Me Red-Handed, tak? Coś takiego, że czasami tam, no, że tam z czerwono łapy, nie? Coś takiego, jakieś takie dziwne tłumaczenie strasznie. Jakbym nie znał tego zwrotu, to nawet bym się nie dowiedział nigdy, że to jest jakieś takie, tak jak my mamy tutaj te nasze powiedzenia. Takie dziwne. Więc nie kojarzę, żeby były jakieś takie, znaczy chyba było jakieś takie wytłumaczenie kilku rzeczy i to było w porządku, ale raczej mi się wydaje, że to, co miałem problem z tą książką, to przez to, że rozwleczona była. Tak jak moja wypowiedź. Nie, no zastanawiałem się, czy nie jest po prostu styl tłumacza, który sprawił, że jakiś, nie wiem, trudno mi było się zaklimatyzować w tym świecie. To, co powiedziałaś, Marto, to mnie zachęca do tego, żeby sięgnąć po tę książkę jednak. Może dam jej drugą szansę na audiotece, bo wiem, że jest też w formie audio dostępna ta książka. Może przebrnę jeszcze raz przez ten początek, no bo skoro mówisz, że jest to coś dobrego, a ja od dawna już szukam dobrej jakiejś fajnej sagi fantazy, czy też fajnej książki fantazy, żeby wrócić, żeby znowu poczuć to coś, co mnie kiedyś kręciło właśnie w literaturze fantazy. Ja też nadmienię, że ty, Sebastianie, mówiłeś, że czytałeś jedną książkę 3 miesiące. No więc ja zakończyłam pomarańcz, czytałam 5 miesięcy. zaczęłam ją w marcu i to autentycznie wyglądało tak, że w tym samym czasie czytałam w ogóle drugą genialną książkę, czyli 5. sezon od N.K. Jemisin. Po prostu tutaj robię całą z szafa restauracji, bo to jest po prostu... Rafałowi się nie podoba. Piątą porę roku. Ja czytałem pierwszy tom i trochę się od tego odbiłem. Ja nie mówię, że to jest zła książka, ale miałem coś takiego, że ona była w Polsce bardzo mocno reklamowana i takie objawienie, że to była tak fantastyczna książka, nagradzana wieloma nagrodami. Mm-hmm. Ona chyba Hugo nawet zdobyła, nie wiem, co teraz pewien. Hugo, żeby tylko Hugo. N.K. Jemisin jest pierwszą osobą, która wygrała 3 nagrody Hugo pod rząd i to za każdy z tomów no tej tak serii. No i tak w zestawieniu z tym, co przeczytałem, no fajne to było, okej, okay, ale jakoś tak nie porwało mnie do końca. Bardzo fajny world building tam jest, to jest taki oryginalny bardzo. Mi się bardzo podobało. Tak. World building i sam fakt tego, jak ta książka jest, ja też czytałam to w oryginale, więc to może być różnica. Chociaż usłyszałam, że też tłumaczenie jest bardzo dobre. Sam fakt tego, że część opowieści masz w trzeciej osobie, a część masz w drugiej i to jak to później się kulminuje na sam koniec, ja po prostu siedziałam z taką miną, że o mój Boże, co tutaj się dzieje? Czy ona to jest ona i o co? Ja po prostu autentycznie byłam w szoku. World building mi się niesamowicie podobał. Tam jest taka zabawa chyba też czasem, wydaje mi się, tak, w tej książce, że jest taki twist, tak, że myślimy, że to jest ta sama linia czasowa, a się okazuje, że coś... Nie. Ja naprawdę uważam, że 5. sezon... Zdjęłem słuchawki. 5. sezon trzeba samemu przeczytać, żeby ocenić. Dla mnie po prostu ta książka była takim stylowo-pisarskim objawieniem. Ja jestem nią absolutnie zachwycona i chcę w końcu zejść z tej listy książek, którą mam do przeczytania i wziąć się za tą drugi, trzeci, który już sobie kupiłam na Kindle. Wyszły w Polsce
Wszystkie trzy tomy tak, są. Tak, po polsku wyszły i tak jak mówiłam, N.K. Jemisin wygrała za każdy z tych tomów nagrodę Hugo jako pierwsza osoba kiedykolwiek. Może kiedyś wrócę jeszcze. Nie odrzuciła mi ta książka, oceniłem ją tak po środku, 5 na 10. Być może było to troszeczkę, że te oczekiwania nakręcone przez ten taką wokół tej książki zrobiony szum, że ona jest taka fantastyczna, może to sprawiło, że się odbiłam. Naprawdę nie mogę odmówić stylu autorce, nie mogę też odmówić pomysłu na świat, więc na pewno jest to fajne. Goodreadsa chyba dałeś 2 na 5 i dlatego to zauważyłem, bo ostatnio sobie dodawałem do listy czytanych i widziałem 5 na 5 od Marty i 2 na 5 od Rafała. Właśnie mam problem z konwersją ocen, wiesz, mam problem z konwersją ocen z Lubimy Czytać na Goodreads, bo na Lubimy Czytać dałem 5 na 10 i co może być teraz odpowiednikiem? Zresztą te opisy, jeszcze wracając do samego Goodreads, chyba już kiedyś o tym mówiłem w trakcie naszego nagrania, jest duży skok w opisach na Goodreads. Tam jest chyba od I don't like it do it was okay. I nic pomiędzy nie ma, tak na dobrą sprawę, nie? No było takie, znaczy brakuje tych połówek, nie? Troszeczkę gwiazdy. Tak, no. Tych połówek brakuje, ale dużo osób na przykład w swoich profilach mówi, że 5 gwiazdek to ulubiona książka roku, 4, że była super, 3, była okej, 2, była średnio, 1, never read again. Więc to też zależy od tego, jak ty personalnie dajesz oceny. Ja na przykład mam kilka książek, które nie jestem w stanie ocenić i dlatego u mnie są po prostu jako bez gwiazdek, ale to akurat są jakieś biografie albo autobiografie, albo wspomnienia autorów, więc to akurat mam tak. Tak jak powiedziałem, jedna gwiazdka na Goodreads to jest... I did not like it, a dwie gwiazdki it was okay, nie? Nie ma nic pomiędzy, że it was okay, no 3 gwiazdki to już jest like it, nie? No to takie trochę to jest, trudno no jest. No dla mnie akurat 3 gwiazdki to jest it was okay, 4 to jest I liked it, a 5 to jest takie w ogóle książka roku, dziękuję, kłaniam się. Mam na myśli to, jak Sebastian spojrzał na to, że zobaczył dwie gwiazdki i pomyślał sobie, że to jest, że tego nie lubiłem, tak? Ale na Goodreads właśnie dwie gwiazdki oznaczają, że I like it, czyli to było, it was okay, znaczy, że to było w porządku, ale jakoś mnie nie porwało, ale już patrząc na samą ilość gwiazdek, oczywiście... Patrzę się wizualnie na to, nie? No, nie, wizualnie może, tylko... można się pomylić, nie, że się komuś coś nie podobało. No, do Jemisin też pewnie jeszcze wrócę. Dla mnie to też taki trochę przypadek był jak Caitlin M. Valenti chociażby, że ona gdzieś tam, nawet jeżeli nie ma jakiegoś fajnego takiego... czegoś, co mnie porwie fabularnie w tych książkach, to dla samego takiego stylu się to czyta, tak? Że to jest fajnie napisane, że to jest pomysłowe, jeżeli chodzi o ten setting świata i to jak samo właśnie... Jak Catherine and Valentine, tylko czytałam po angielsku Deathless, wiem, że to wyszło w Polsce i że to teraz trudno bardzo znaleźć w ogóle i ja Deathless byłam absolutnie zachwycona. Wiem, że ona też jeszcze wydała bardzo fajną książkę o nazwie Space Opera, która jest takim, ponoć takim lekkim pastiżem, space opera. Mam ją na liście do przeczytania. No jak już się taki tytuł książce daje, to pewnie z premedytacją, chcąc tak, stworzyć pewnego rodzaju... Tak, ale ja Catherine Valentine bardzo jako samą autorkę doceniam i właśnie mówię, ja Zakon Drzewa Pomarańczy czytałam 5 miesięcy z przerwami na inne książki, ale skończyłam, mój Boże, w końcu. I to wyglądało tak, że ja przez te 4 miesiące i parę tygodni byłam tak na stronie 200, 300. Jak już uderzyłam w tę stronę 500, miałam takie, o mój Boże, ja to muszę skończyć. I tak naprawdę ja ostatnie 400 stron przeczytałam w 2 dni. Czyli po prostu długo się rozgrzewa. Nawet krócej. Zimny start. Tak. Tak, aż żałuję, znaczy się z jednej strony rozumiem, dlaczego ta książka nie ma tomu drugiego, bo jednak cała historia się bardzo ładnie zamyka w tym pierwszym tomie, w tym jednej książce, ale no nie mogę się doczekać tego, co Samantha opisze dalej w tym świecie, no bo właśnie pisze na Twitterze, że ma projekt związany z Zakonem Drzewa Pomarańczy, z tym światem, ale że nie jest to chyba kontynuacja. No zobaczymy. Zakon polecam, z ręką na sercu, bardzo mi się podobał. Dobrze, a jak to było u ciebie przez ostatnie kilka dni? Wiem, że dużo grałeś, to na pewno, a jak to z czytaniem było, Sebastianie? Co takiego udało ci się przeczytać w ciągu tych minionych kilku dni od naszego ostatniego nagrania? W ciągu ostatniego tygodnia muszę się przyznać, że chyba przeczytałem może 2 albo 3 rozdziały Stracharza kolejnego, a poza tym raczej wolny czas dzieliłem między żonę, pracę i granie. A powiedz, jak to ze Stracharzem, który to już w tomie jest? 8
Chyba na 8. Jak to się tam rozwija dalej, dalej trzyma taki poziom jak wcześniej? Dla mnie osobiście tak, bo jest w ogóle, jakby to ładnie ująć bez spoilerów, jest totalna zmiana środowiska i naprawdę akcja się zagęszcza i mając świadomości to, że tomów jest 12, a widząc to, co się w tej chwili dzieje, chodzi mi o ten, nie o te jakby główną fabułę każdego kolejnego tomu, tylko chodzi mi o to wszystko, co się w tle dzieje, tak? Te całe zawiązanie fabularne. Dochodzi do takiego momentu, że już mam wrażenie, że to już po prostu czuć koniec, tak? Że tutaj już dużo się nie wydarzy, a jednak jeszcze jest te 4 tomy do przeczytania. A potem jeszcze jest jakaś trylogia, która dzieje się Zdaje się, że to jest jakaś, tak? jakaś skupiona tak, na Alice samej jest trylogia. Nie wiem, czy to prequel, czy dalszy ciąg jej przygód, bo nie wiem, jak to losy tej postaci się potoczyły dalej. Nie, nie, chyba nie wiem, czy Alice... Pamiętam, że jeden z tych tomów ma tytuł Alice, na pewno. Ale ta trylogia, pamiętam, że to nie miało być siódmy sen siódmego syna, tylko miało się kręcić wokół siódmej córki. To ciekawy twist. Coś takiego, że do stracharza na termin przychodzi tak dziewczyna, więc i to jest jakaś trylogia, którą też jestem bardzo ciekawy przeczytania jej. I widzę, że kod od Marty tak. przyszedł się nagrać też. Słuchajcie, mamy też komentarz pod naszym poprzednim nagraniem. Krzysiek napisał, że fajnie się, bardzo mu się podobał odcinek z naszym gościem, który już gościem w zasadzie nie jest, ale jest jako członkiem naszej ekipy. Bardzo mi to cieszy, także i gratulacje. Dziękuję. Fajnie, pisze też, że fajnie, że zauważyliście Bobbyverse, także widzę, że jest to seria też znana. Także tutaj bardzo, bardzo polecam, ale tu mnie troszeczkę też palcem do mnie grozi za to, że skreślam Expand, że nie powinienem tego robić, bo siódmy i ósmy tom podobno rusza z kopyta. Nie wiem, czy wy już dotarliście do tego. Siódmy, ósmy tom, aha, okej. Okay. Ja tutaj podkreślałem to, że jest pewna wtórność, jeżeli chodzi o no, książki wyszły, kolejne tak. tomy Expand, a tutaj Krzysiek mówi, pisze, że jednak w siódmym i ósmym tomie, że twórcy nie boją się odważniejszych decyzji, także no, wszystkiego się możemy spodziewać po tych tomach. Też trochę mnie strofuje za to moje podejście takie, ja tylko wspomniałem o tym ostatnio, o literaturze New Weird, czyli MJ Harrison, czy też Jeff Vandermeer, czy też China Miville. I ja tu tak bardziej wskazywałem jako tego, no powiedzmy, brzydko śmierdziuszka w tym zestawie, jako Harrisona, którego nie potrafię dobrze przełknąć bez traumy jakiejś po czytaniu. Wydaje mi się, że po jednej z jego książek naprawdę miałem autentyczną, czytelniczą traumę. Czułem się zgwałcony przez tego pisarza mentalnie. Vandermeera też bardzo lubię. Nie wiem, czy wy coś cokolwiek czytaliście. Podziemia Venice, Fincha może? Nie, ja nie czytałam Vandermeera. Oglądałam tylko film Annihilacja, który mi się bardzo podobał. Ten Netflixowy. Książki, właśnie tą pierwszą Annihilację mam do posłuchania jako audiobook na Storytel i czeka na swój moment. Że tak to ujmę, aż się przebije przez te 100 książek. Osobiście polecam Fincha, jeżeli chodzi o Vandermeera. To jest taki najłatwiejszy próg wejścia, jeżeli chodzi o jego twórczość, bo to jest taki noir troszeczkę, fantazy połączone z noir. Nie? Jeżeli lubicie ten gatunek, to już dużo łatwiej będzie wam te wszystkie dziwności zaakceptować. Właśnie a propos Vandermeera, to on ponoć bardzo dobre antologie redaguje razem ze swoją żoną i w tym tygodniu wyszła właśnie antologia opowiadań, opowiadań fantazy z całego świata, w której, uwaga, uwaga, jest polska autorka. Jest opowiadanie proszę. Marty Kisiel do żywocie. No pięknie. A to kto wydaje? Może wiesz konkretnie, jakie wydawnictwo? Nie mam, nie pamiętam. To jest, ona w zeszłym tygodniu wyszła w Stanach. Antologia Vandermeera nazywa się The Big Book of Modern Fantasy. I wydało ją wydawnictwo Vintage 21 lipca, więc jest świeżynka. A powiedz mi, a Martę Kisiel czytaliście w ogóle? Cokolwiek? Ja czytałam Martę Kisiel, ja jestem wielką fanką Marty Kisiel. Czytałam wszystkie serie dożywocia, łącznie z oczami uroczymi. Czytałam też jej drugą serię, która się zaczynała od Nomen Omen. Mam na półce toń do przeczytania. I nie przeczytałam tylko jej zbioru opowiadań. Ja bardzo Martę Kisiel lubię za jej humor, który szczególnie widać w dożywociu. To są takie, powiedziałabym, lekkie... Nie, to nie są do końca lekkie...
Nawet nie wiem, jak to opisać, bo na przykład Dożywocie mówi, opowiada historię głównego bohatera, który nagle się okazuje, dostaje spadku dom pośrodku niczego. W tym domie mieszka anioł, który ma uczulenie na pierś, chodzi w bamboszkach. W tym domu jeszcze straszy duch poety z epoki romantyzmu polskiego, a w piwnicy mieszka kraken, który lubi gotować. Więc to jest, ta książka jest takim humorem przepleciona, takim ciepłem, które po prostu emanuje ci ze strony i ja bardzo, bardzo lubię i wręcz uwielbiam. Tutaj, przepraszam, musiałam kota odszedł do mojej kanapy. Nomen omen też pamiętam, że mi się bardzo przyjemnie czytało i tak samo też uważam o Sile niższej, która jest kontynuacją Dożywocia. I jeszcze Marta Kieślu napisała książki dla dzieci, które też są ponoć bardzo fajne. A Małe Licho to też było od niej? Tak, Małe Licho to jest jej i Małe Licho się dzieje w tym samym uniwersum co Dożywocie, bo to jest chyba, to jest połączone. Jeszcze chyba coś było, co było rok temu chyba do Zajdli nominowane. Szałwia. Szałwia, właśnie, to też czytałem. Tak, tak, Szałwia. I to mi się podobało. Szałwia jest chyba... Ona to później przerobiła, w sensie wzięła bohaterów i zrobiła z nich książkę. I tą książką są Oczy Urocze. Oczy Urocze. A to jest to. Tak, Oczy Urocze się czyta fajnie, chociaż momentami miałam, że doceniam to, że Kisiel próbowała czegoś innego, bo jednak Oczy Urocze są bardziej poważne niż Dożywocie, przynajmniej w sumie w moim odczuciu. I doceniam to, że Kisiel próbowała. Naprawdę doceniam to, że próbowała czegoś nowego, czegoś innego. Przez większość książki miałam wrażenie, że jej wyszło. Były takie momenty, kiedy miałam takie nie urywa. Nie urywa, ale naprawdę oceniałam to jest taka poetyka dobra literatura fantasy. Naprawdę, mi się bardzo podoba. Mi się podobała. No to po tej rekomendacji muszę się zainteresować, Marta. Dożywocie na pewno. Dożywocie jest po prostu uwielbiam. To jest tak śmieszna książka. Mój Boże, anioł bamboszka, który ma uczulenie na pierś, który musi sobie wyrywać pióra ze skrzydeł, bo jest na nie uczulone. No, przepraszam bardzo, ale tutaj no, nie ma nic bardziej uroczego niż anioł uczulony na pierś bamboszka. No ludzie, no. Swoją drogą tutaj szukając informacji o niej natrafiłem na to, że ona ma drugie nazwisko prawdopodobnie po mężu Małecka i zastanawiam się, czy jest jakieś powiązanie z Jakubem Małeckim, również pisarzem. Być może jakaś rodzina pisarska. W każdym razie, jeżeli ktoś wie z naszych słuchaczy, to może niech nam da znać. Ja czytałem Toń jeszcze, ale akurat Toń mnie nie... Toń przeczytałem po Szałwi, właśnie Szałwia czy Szałwiła to była, nie? Tak, i Toń już później tak nie zachwyciła mnie, a nawet nie zachęciła do tego, żeby sięgnąć po coś innego, ale jak tak teraz mówisz o tych Oczach Uroczych, to wydaje mi się, że jednak chętnie spróbuję, a potem jeszcze sięgnę z ciekawości po coś innego, bo... Naprawdę, Dożywocie ja to nie mówię, to mam na półce od wydania, bo ja po prostu mam tak, że widzę Marta Kisiel, dzień dobry, księgarnia, koszyk, biorę, znaczy ja Martę Kisiel biorę w ślepo, tak naprawdę. Bo jak mówisz, że ona zmienia też trochę styl, to może to jest to, że tam ta pierwsza mnie zachwyciła, to opowiadanie, że super mi się czytało, a ta Toń już trochę mniej, to... I bałem się, że kolejne książki też takie mogą być mniej więcej w tej stylistyce, która mi nie podeszła do końca. Ale dałaś mi taki promyk nadziei, żeby jednak jeszcze raz gdzieś sięgnąć. Marta Kiśle ma moje serduszko. Polecam gorąco, Marta. Polecaj Karides Initiative. Ja sięgnąłem ponownie po długim czasie od pierwszej lektury po Jestem Legendą, niedawno wydanym w takim zbiorczym wydaniu w serii Artefakty od wydawnictwa MAG. Jest to ogromne, tak jak wspomnieliśmy wcześniej w zeszłym odcinku o Greentown i wielu, wielu innych książkach z tej serii. No, wydawnictwo MAG bierze cały pakiet zazwyczaj i wydaje to w takiej formie zbiorczej. I część rzeczy, które oni wydają właśnie w tych takich pakietach danych pisarzy, one już bywały wydawane, a kilka rzeczy, które do tej pory się w Polsce nie ukazywały wcześniej, dodają jeszcze takim awansem, bonusem do tych książek. Właśnie to ta książka zawiera oczywiście w sobie Jestem Legendą tytułową i dwa takie mniejsze mini powieści, mikropowieści, nowelki bym powiedział. Piekielny dom i człowiek, który nieprawdopodobnie się zmniejszał oraz kilka takich opowiadań, z których między innymi chyba jedno czy dwa są opowiadaniami, które były zrealizowane później w formie filmowej w serialu Strefa Mroku.
Tutaj też zaznaczę, że Richard Matheson jest jednym z głównych, w zasadzie takiej tak zwanej wielkiej trójcy scenarzystów, pisarzy, którzy tworzyli właśnie do Strefy Mroku, obok innych pisarzy, takich jak Richard Beaumont i George Clayton Johnson. I właśnie on się wpisywał w wielu przypadkach ludzie pamiętają go właśnie z tego, że tworzył dla Strefy Mroku. I tu właśnie w tym zbiorczym wydaniu Maga w serii Artefakty znaleźć można jeden z chyba z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych tekstów właśnie przez to, że był realizowany w Strefie Mroku, czyli Koszmar na wysokości 20 tysięcy stóp. Prawdopodobnie każdy kojarzy tą słynną scenę, gdzie taki podejrzewany przez całą resztę pasażerów i załogi pasażer widzi na skrzydle samolotu gnoma, tak, który przegryza, próbuje zniszczyć silnik. Więc to jest to słynne opowiadanie, również się znalazło. Ja jeszcze do niego nie dotarłem. W tej książce przeczytałem, jestem legendą i taka moja krótka refleksja po tym kontakcie ponownym z tą książką, a zwłaszcza z bohaterem jej głównym, Robertem Nevillem, że jest to strasznie odstręczający typ. Żadna z ról, w której ta postać była sportretowana, czy to przez Vincenta Price'a, czy nawet przez Willa Smitha, nie była tak odstręczającym typem. Jest pijakiem przede wszystkim. On po całej tej katastrofie, znaczy po całej tej epidemii wampirycznych zombie, bo to tak mniej więcej wygląda, zapija się, prawda? Mi tręży czas na dobrą sprawę. Zabija te wampiry, ale co mnie uderzyło w ponownej lekturze, jak mocno nacechowana seksualnymi nawet nie podtekstami, ale bezpośrednią taką seksualnością, taką perwersją jest ta książka. Zaskoczyło mnie to mocno, bo to są lata 50., 60., kiedy chyba zdaje się powstało Jestem Legendą. Jak mocno, jak dużo seksu jest w tej książce. Przecież Robert Neville, ten główny bohater, on cały czas myśli o seksie praktycznie. Przestaje myśleć w tym gdzieś powiedzmy na koniec dopiero, kiedy mu już jest tak jakby wszystko jedno, ale cały czas myśli właśnie, w jaki sposób by go uwodziły te wampirzyce, które tam krążą wokół tego jego domu, jak mu się, krótko mówiąc, tak po polsku i po chłopsku, że tak powiem, jak mu się bardzo chce cały czas, nie? Nie pamiętałem tego ze swojej pierwszej lektury, jak mocno właśnie jest tym ta książka przyciągnięta, a poza tym wydaje mi się, że jest fajna, jedno z lepszych takich ujęć, ciekawszych ujęć, nowatorskich ująć jak na te czasy, spojrzenia na ten mit wampirów, wampiryzmu, prawda? Bo tutaj Matheson bardzo naukowo próbuje do tego podejść, tak? On tutaj wprowadza taką teorię, że za wampiryzm, ten, który jest w tym świecie, Roberta Neville'a, prawda? Postapokalipsy, która nastąpiła bodajże według czasu książki w 70-tych latach jakoś. I ogólnie za wszystkie mity o wampirach odpowiedzialna jest bakteria wampiryzmu. I on tam snuje takie teorie tej przypuszczając je oczywiście przez umysł głównego bohatera, snuje właśnie Matheson takie teorie, skąd to się wszystko wzięło, w jaki sposób to działa, na przykład dlaczego kołek działa na wampiry, prawda, a na przykład strzelanie do nich z pistoletów nie. No bo małe pociski, które przelatują niejako albo zagłębiają się w ciele wampira, są szybko zasklepiane przez taką szybko krzepnącą substancję, która nie pozwala na wykrwawienie się tej istoty, tak? A kołek wbity i ta substancja, która jest w ciele niejako, ta biologiczna substancja, która modyfikuje DNA wampira, ona nie zasklepia się wówczas, no i wówczas ten wampir niejako umiera. Nie, to jest jedno. Fajny też podejmuje tutaj temat Matheson tego mitu, że wampiry boją się krzyża, tak? Dlaczego wampiry boją się krzyża? No i teraz tutaj są wampiry, też pojawiają się z innych wyznań, prawda? Jeden z głównych takich, można powiedzieć, antagonistów tej historii był wyznania judaistycznego i na niego krzyż nie działał, prawda? Kiedy się zmienił w wampira. Być może Tora, ale nie krzyż, nie? Także takie fajna gra właśnie z mitem wampira, fajnie to jest takie napisane, bo powiedziałem, że bohater jest antypatyczny, ale on ma w sobie ten taki urok tych antybohaterów, powiedziałbym z literatury noir, nie? Że jest taki, no wszystko mu już jedno jest po prostu, on poniewiera się, pije whisky, jest taka jedna cała scena, kiedy on pije duszkiem całą szklankę whisky jedną za drugą, żeby tak się szybko upić, żeby stracić przytomność, nie? Chociażby. Także bardzo fajne, ja Mathesona polecam, to jest naprawdę znakomity pisarz, a w tym wydaniu można poznać też jego inne strony, no bo wiadomo, że dla osób, które nie miały styczności ze serialem Strefa Mroku, to Richard Matheson to głównie Jestem Legendą,
a dla pozostałych właśnie tych, którzy lubią Strefę Mroku, właśnie z tych innych jego tutaj utworów, które były do tej pory niewydawane w Polsce, warto go poznać, bo to jest, no, większość jego utworów zawartych w tej antologii to są lata 50., 60., może 70., ale ja jestem zaskoczony, jak bardzo to jest proza aktualna, jak ona jest dobrze napisana. Ona nie ma w sobie tego, co my czasami tutaj wskazujemy jako zaletę literatury fantastycznej z tego okresu, nie ma w sobie tej prostoty, nie? Ona jest taka naprawdę już ponura, taka realistyczna mocno, ta jego proza i fajnie napisana po prostu. Widać, że to jest powieściopisarz, czy ogólnie pisarz, który ma ogromny talent i niesamowity warsztat też do tworzenia takich obrazów w głowie, fraz, dialogów przede wszystkim też, bo mimo tego, że tutaj Robert Neville, główny bohater, jestem legendą, spędza czas samotnie, jest ostatnim człowiekiem na ziemi, to są też retrospekcje, no i te dialogi naprawdę są świetne. To jest wszystko tak realistycznie przedstawione, że no, czapka z głowy po raz kolejny Matison nie rozczarowuje, chociaż zaskakuje tym, na co wcześniej najwyraźniej nie zwracałem uwagi, że jest ta książka tak i seksualnie nacechowana, i tak ponura, i tak antypatyczny bohater jest, tak antypatycznym bohaterem jest Robert Neville. To jest dla mnie tym większym szokiem, że całkiem niedawno oglądałem ekranizację tą starą z lat 60. z Vincentem Price'em i tamten bohater był nawet sympatyczny, bym powiedział. To postać tragiczna, ale sympatyczna. A tu jest takim naprawdę odstręczającym typem, powiedziałbym, którego by się nie polubiło, gdyby się go spotkało, nie? Więc polecam, ale mimo wszystko zaznaczam, że no, jakie rzeczy tu mogą na was czekać. Jeżeli te rzeczy was irytują w książkach, bądź nie lubicie takich postaci, to nie sięgajcie nawet po to. No dobrze, to tyle ode mnie. Sebastianie, czy ty masz jeszcze coś do dodania dzisiaj? Ja mam jeszcze notatki, które sporządziłem chyba z 4 tygodnie temu. Mm-hmm. I na pewno jest jedna książka, o której w sumie chętnie bym wspomniał. I troszeczkę się już chyba zaczynam powtarzać, bo znowu sięgnąłem po Wehikuł Czasu Rebisa, które to też książki na równi w sumie z Artefaktami, tak na dobrą sprawę, strasznie mi się podobają. I sięgają raczej do tych starych autorów. Nawet z tego, co kojarzę, to niektórzy autorzy w Magu i w Rebisie się przeplatają, tylko oni mają prawa do innych opowiadań, powieści tych autorów. I tutaj chciałbym troszeczkę może coś na temat Wiecznej Wojny, która przedostatnia książka, która wyszła w ramach Wehikuł Czasu, bo później te niedawno wyszły Gwiazdy Moim Przeznaczeniem i jak dobrze pamiętam, chyba w tym tygodniu jeszcze wyszła jakaś książka, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że coś na temat klonowania miało być i na pewno po to sięgnę w najbliższych dniach, koniec miesiąca akurat, jak będę Bobbyverse drugi tom zamawiać, to też zamówię na pewno to. Ale tak, sam tytuł, który chciałem omówić, Wieczna Wojna, Joe Haldemana. I to jest znowu to, co ostatnio mi się tak strasznie podoba. Raz, że książka, opowiadanie napisane tak z 40-50 lat temu, nie pamiętam teraz dokładnie, który to był rok, to było po wojnie w Wietnamie jakoś, bo sam autor jest weteranem wojny wietnamskiej i po powrocie z niej napisał ową książkę, która jest pewnego rodzaju takim, może nie protestem, nie jest protestem, jest raczej, mówi o bezsensie wojny, tak, i że w ogóle te takie zabijanie się i te walki i to wszystko, co jakby musimy oddać dla wojny, że to nie ma sensu i jest taka może nawet idąca gdzieś w pacyfizm, nawet chyba sam autor też jest pacyfistą, tak to wynika trochę z tego, jak się ją czyta. Więc ma jakieś tam jego spojrzenie na świat, tak? Znaczy na świat, no, na świat fantastyki naukowej, czyli to, co ostatnio chyba najbardziej lubię czytać, poza tym, że czasami wracam do tej starej fantastyki. Co do samej książki, ona jest bardzo podobna do kilku innych, które czytałem. Przynajmniej takie nasuwają mi się takie podobieństwa. Nawet jest przedsłowie, tak na dobrą sprawę, sięgające do książki Scalziego. John Scalzi to był chyba John Scalzi. Wojna Starego Człowieka. Nie wiem, czy kojarzysz, kojarzycie? Mhm. Ja kojarzę tytuł na pewno. No, książkę czytałem i byłem naprawdę zachwycony.
tak całkiem przypadkiem na nią trafiłem w sklepie i mówię, a czemu nie spróbujemy? I tak zacząłem czytać powolutku i wciągnęła mnie jak bagno, naprawdę. To była książka przeczytana chyba w 2 dni mniej więcej. Ona tam nie jest jakaś specjalnie gruba, ona ma też kolejne tomy, które w Polsce niestety się nie ukazały. Gdzieś tam przymierzam się do przeczytania tych kontynuacji w języku angielskim. Ale jak dobrze wiecie, ja to odkładam ten angielski na później cały czas premedytacją. Zacząłem tę twoją książkę Watchmakera, tak, Marto? Tak, zacząłem. Yes. Zacząłem po angielsku. No. Czekam na jakiekolwiek wieści. Jeśli masz jakieś złe uwagi, to w ogóle nie podnoś ich i o złych rzeczach na temat Watchmakera nie chcę słyszeć. Wytniemy cię w nagraniu, jeżeli powiesz coś złego o Watchmakerze. No, ale wracając, tak, właśnie sama książka przypomina Scalzego, ale też było przedsłowie, które było listem Scalzego napisanego do Haldemana, gdzie on nawet mówi o tym, że wielu fanów, których spotykał, mówili o tym, jak te książki są do siebie podobne i na zasadzie, że Scalzi na pewno zżynał od Haldemana, bo przecież jego książka była później. I jak on mówił, że on nawet tej książki nigdy nie czytał, to mu ludzie albo mówili, że no to albo macie podobne myślenie, albo mu mówili, że jest kłamcą, tak? Że nie dość, że zżyna, to jeszcze kłamie w żywe oczy. Że to jest niemożliwe, że tak podobne są te książki. Trochę też przywodziła mi na myśl grę Endera, bo i tutaj już może przejdźmy do fabuły troszeczkę. Jest to międzygwiezdna wojna, która jest toczona między ludźmi a pewną rasą z kosmosu, której ludzie może do końca nie znają i walczą, tak, o terytoria, walczą o różne planety. Normalne książki, takie na zasadzie normalna historia, jakiś tam zalążek historyczny z książek science fiction. Nawet z Scalzim tak naprawdę się to pojawiało dokładnie. I główny bohater William Mandela jest osobą, która bierze udział w tej wojnie i przez to, że oni podróżują też między galaktykami, to jest w stanie jakby przeżyć dużo więcej niż świat, tak? Czyli przez podróże międzygwiezdne jest w stanie, znaczy jest w stanie. Relatywnie czas mija, tak, na statku czas mija szybciej, wolniej niż mija ogólnie, tak, czyli na świecie. Czyli jeśli on podróżuje coś, co jest oddalone o 100 lat świetlnych, no to wiadomo, 100 lat minie na Ziemi, a dla niego minie tam kilka miesięcy do pół roku bodajże na statku kosmicznym, na którym się znajduje i gdzie tam się wybierają. Czyli to tutaj jest chyba najważniejsze zawiązanie fabularne, tak na dobrą sprawę, bo chodzi o to, że on co jakiś czas dowiaduje się o tym, co się dzieje na Ziemi. I jak historia się rozwija, tak? Co się tam wydarzyło i to jest coś na zasadzie. I właśnie tutaj też mi się przypomina audiobook, który czytałem, Stanisława Lema, znaczy słuchałem, Powrót z gwiazd, czyli mówi o człowieku, który po chyba 50 czy 60 latach wrócił na Ziemię z wojny i w ogóle tej Ziemi nie poznaje, tak? Nie odnajduje się w niej, bo tyle rzeczy się zmieniło, że nie jest w stanie nadążyć. I mniej więcej to samo dzieje się z Williamem, czyli on gdzieś tam wraca, dostaje informację, że prawdopodobnie i tak ta Ziemia mu się nie spodoba, tak to wygląda, bo to, co on kiedyś widział tamte 10 lat temu, to już nie jest to samo dzisiaj i będzie musiał albo się przywyknąć, albo po prostu wróci do woja z powrotem. I faktycznie tak się dzieje, że raczej cała książka jest związana z tą wojną i z jego karierą wojskową, gdzie sumarycznie na świecie, znaczy nie dla niego, tylko na świecie mija 1000 lat i w trakcie tej historii poruszane są takie tematy, jak chociażby problem kontroli urodzeń i jak go rozwiązać. I nawet chyba ktoś to ostatnio wspominał, nie wiem, czy to Piotr mówił, czy ktoś inny, mi się wydaje, chyba na ostatnim odcinku, albo to Michał pisał na naszym czacie wewnętrznym, że jedne z takich rozwiązań, które są podane przez Haldemana, to jest w ogóle homoseksualizm. Mm-hmm. Tak, ja też to w swojej opinii wskazałem teraz. Nie za bardzo pamiętałem, do czego to się odnosi, ale tam jest chyba społeczeństwo całe oparte o... Tak. Normą jest homoseksualizm, o tak powiem. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Był jakby taki okres, gdzie on się pojawił
I nagle się okazuje, że ludzi było za dużo na świecie i nie wiedzieli, co z tym zrobić, jak sobie poradzić z tym, żeby to jakoś kontrolować, i coś było na zasadzie, że mogli robić ludźmi homoseksualistami. Co jest troszeczkę absurdalne, patrząc z dzisiejszej perspektywy, tak? Bo ta książka tam ileś lat temu, chyba 50 lat temu powstała, czy tam 40. I kiedyś całkiem inaczej się patrzyło na homoseksualizm, i to też widać dzisiaj te różnice, tak? Że ludzie myśleli, że to jest coś, co można, nie wiem, wyleczyć, zoperować. Albo coś, co można po prostu jakimś zabiegiem operacyjnym wykonać, tak? Że jesteś albo nie jesteś. Co było takie z dzisiejszej perspektywy troszeczkę rażące, bo tak człowiek się zastanawia, no ciekawe, tak, że ktoś takie przekonanie w ogóle ma, że coś takiego można na zasadzie klik i tak, albo klik i nie. Więc no, robi to wrażenie, też to myślenie, właśnie tak ty mówisz o tej seksualności, chodzi mi o tych tekstach takich seksualizowanych, co było dziwne, to tak samo jak dzisiaj jest dziwne to, co kiedyś, jakie były przekonania na świecie w ogóle. I to też możemy bardzo fajnie śledzić, czytając te książki. No i co mogę jeszcze tak naprawdę powiedzieć, bo nie chcę też wchodzić za bardzo w szczegóły, żeby nie zdradzić całej fabuły, co się tam dzieje, ale tak mówiłem, on porusza wiele tematów, jak właśnie co ma, walka o władzę, walka o kontrolę tych urodzeń i czy to ma sens, czy nie. Dla niego to jest troszeczkę też pokazanie tego, że wojna jest bez sensu, a macie tutaj jakieś inne rozwiązania, coś, tak jakby, nie wiem, pewnego sensu postulat miał być. I z jednej strony jest to dziwne, ale z drugiej strony jest książka tak napisana, że naprawdę z przyjemnością ją przeczytałem, i to też w sumie było chyba takie posiedzenie weekendowe na dobrą sprawę, czyli sobotę na niedzielę praktycznie ją przeczytałem. Ona też nie jest jakaś specjalnie długa, chyba 200 30 stron miała, coś takiego mniej więcej. Więc nawet myślę, że polecam, tak, żeby zobaczyć, jak kiedyś wyglądało myślenie i zobaczyć kolejną ciekawą wizję świata albo naukowej. One wcześniej już wszystkie trzy tomy wyszły po polsku. Teraz Artefakty pierwszy tom znowiło, może tak. Mac, przepraszam, znowiło pierwszy tom. Rebis, mylą mi się. Kiedyś w Zysku to wyszło. Ale Rebis papugował po Magu, prawda, te artefakty. Znaczy nie artefakty, tylko wehikuł czasu. Tak. Wehikuł czasu, no i też. Ale fajnie, no dobrze, jest alternatywa dodatkowe. Fajnie, że tego typu rzeczy się ukazują. Ja w zeszłym odcinku narzekałem na tym, że trzeba uciekać do jakichś innych źródeł, bo dobra fantastyka, dobra literatura nie jest znawiana. No fajnie, że zarówno Mac, jak i Rebis to robią. Chociaż wydaje mi się, że Mac to robi w trochę lepszym stylu, nie? Bo oni tam zawsze coś dodają ekstra do tego, co już wcześniej było wydane. No właśnie, Mac ma to swoje artefakty, jeszcze mają tą starą ucztę wyobraźni. Ucztę wyobraźni. Mhm. Która już miała być zakończona chyba 3 lata temu, ale jeszcze książki wychodzą i dobrze, bo jeszcze nie wszystko pozamykali tak na dobrą sprawę. Chociażby Matkę Edenu jeszcze, chyba trzeci tom nie wyszedł. Mi brakuje tylko od Maga tych Kroków Nieznanych, które się ukazywały. Nie, tak to chyba Mag wydawał. Tych antologii takich właśnie świeżymi, nowymi właśnie opowiadaniami debiutujących i mało mniej znanych jeszcze wówczas pisarzy. Teraz już większość z tych pisarzy jest bardzo dobrze znanych, które się ukazały w Krokach Nieznane. Ale brakuje mi tego, brakuje mi takiej właśnie antologii na takim poziomie, jak właśnie to było kiedyś. Tak, Rebis ma wehikuły czasu, ale Rebis też miał prędzej inną serię. I to było polskie, nie, to nie było polskie fantasy, to było raczej science fiction. Tam się pojawiało też dużo takich polskich autorów. I dosyć dużo wyszło tych książek, chyba około 30 jest, ale nie pamiętam, jak się seria nazywała. A Fabryka Słów ma polską fantastykę. Ja jeszcze mogę polecić Solaris.net, a księgarnia się nazywa www.sf.pl i tam dużo jest rzeczy właśnie takich, które są mniej znane, a właśnie w formach takich bardzo, bardzo przystępnych, właśnie antologie, pojawiają się antologie literatury rosyjskojęzycznej i anglojęzycznej. To były radzieckiej, nie? W ogóle jest tak, chyba nazwane seria. Klasycznej literatury, no dużo jest tego. Fajnie, oni tak troszeczkę pod radarem tych dużych wydawnictw funkcjonują, ale też dużo fajnej klasyki tam można znaleźć, nie? I mniej znanych rzeczy. I w przystępnych cenach też. Tego przystępne typu ceny są, tak, tak. Tylko jeden mam do nich poważny zarzut, że oni wydają, każą sobie oddzielnie płacić za e-booki w EPUB i w MOBI. Jeżeli chcesz u nich kupić w EPUBie coś, a nie jesteś w stanie sobie poradzić na przykład z konwersją tego na MOBI, no to musisz sobie na inny czytnik, na przykład, który obsługuje tylko MOBI, kupić jeszcze raz wersję MOBI od nich, nie?
Nie wiem dlaczego takie. Większość, wszystkie w zasadzie sklepy internetowe sprzedają oba formaty, multiformat, a oni nie wiem dlaczego tak. No mniejsza już z tym. Jeszcze inny zarzut ja mam taki, że w wersji papierowych szukałem w księgarniach i nie znalazłem też. Chyba ze strony tylko zamawiać. Można u nich zamawiać, a bardzo dużo rzeczy wychodzi u nich w limitowanych takich edycjach, nie? Limitowanych i naprawdę też fajnie wydanych. I to są też kolubryny książkowe, niektóre z nich, więc tutaj też warto polować i warto pilnować tych premier, bo później mogą być faktycznie problemy z dostaniem tych książek w wersji fizycznej. No dobrze, co się jeszcze, Sebastianie? Czy na nie, tym... ja myślę, że na tym poprzestaniemy, a przygotuję, bo jeszcze mam serię komiksów, ale to myślę, że doczytam je, jak mi duch Tsushima pozwoli. To doczytam je do końca i wtedy podsumuję tę sagę. Ja bym może całość. Jeszcze wspomniała o jeszcze jednej książce, którą czytam. Dosłownie zaczęłam ją dzisiaj, ale jestem już w jej połowie i mogę się pochwalić, że jest to książka, która została na polski przetłumaczona. Więc to nie jest tak, że znowu czytam czegoś, o czym nikt nie słyszał. Książka nazywa się po polsku Dym wciska się do oczu oraz czego jeszcze nauczyłam się w krematorium. O, wow. Tak, jest to książka od Caitlin Doughty, która jako 23-latka zaczęła pracę w krematorium i książka jest zbiorem esei, którym o tym napisała i jest właśnie zbiorem esei o tym, jak w szczególności Amerykanie traktują śmierć, a jak śmierć była traktowana kiedyś albo przez powiedzmy inne kultury. Jak bardzo myśmy śmierć zepchnęli na marginesy i jakby zamknęliśmy ją przed światem jak w ogóle, przed światem w ogóle. Ona jak była w liceum, to zgłosiła się na wolontariat do szpitala, gdzie właśnie jednym z ich zadań było zajmowanie się przenoszeniem ciał zmarłych osób z górnych piętr do piwnicy i później właśnie w wieku 23 lat zaczęła taką pracę w krematorium i powiem wam, że jestem w połowie i pomyślałby ktoś, że książka o śmierci na czas pandemii nie jest może najlepszym pomysłem, ale Caitlin o tym pisze w tak prosty i uderzający do serca sposób, że ja dzisiaj czytałam chyba, to jest bardzo krótka książka, ona ma, tłumaczenie ma 284 strony, więc ja dzisiaj czytałam 100 stron praktycznie jednym ciągiem. Plusem jest to, że są one jakby podzielone jakby poszczególne eseje. Czyta się bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Już po pierwszych kilku stronach miałam właśnie sporo przemyśleń, szczególnie tego, jak my chowamy swoich zmarłych, dosłownie, jak chowamy, jak nie pozwalamy członkom rodziny, żeby oglądali kremację, jak szczególnie w Ameryce, jak balsamowanie zostało, właśnie Caitlin opisuje historię o tym, jak w ogóle balsamowanie zwłok weszło do jakby praktyk i że wzięło się to w ogóle, że to się w ogóle wzięło w ogóle z wojny secesyjnej i że ogólnie tam Caitlin właśnie poszła takie tematy właśnie jak między innymi kanibalizm niektórych plemion swoich zmarłych. Jest to niezwykle interesujące, bo ona też właśnie bada to, jak w Ameryce się zajmujemy zmarłymi i jak zmarłymi się też zajmują zupełnie inne kultury. I jestem w połowie, jakby polecam gorąco. Jestem w tym tygodniu, podejrzewam, że skończę jeszcze w zależności od tego, jaki humor będę miała na czytaniu o śmierci, ale jest coś, co odrobinę mnie zszokowało, no bo jednak Caitlin jest dość młodą osobą. Trochę tabu, nie? Tak, tak, właśnie to takie tematy właśnie o śmierci, o tabu, jak w ogóle wygląda proces kremacji, że najpierw się palą zwłoki i później oni je muszą tam wbić, takie jakby grabi i je przesunąć. W ogóle, no ono to tak jakby... To są niby rzeczy, które powinny nas nie obrzydzają raczej, wiesz, to tak podskórnie czujesz, że no nie bardzo to jest wiedza, którą chcesz posiadać, tak? Co się tak, z tobą dokładnie. Dzieje po śmierci, z twoimi zwłokami, nie? Tak, ale ona to opisuje w tak jakby ludzki sposób, że aż chcesz czytać dalej. Jak pamiętam, że kiedyś czytałem jakąś książkę też,
było coś o kremacji, jak to była książka, albo jakiś artykuł może o kremacji coś było. I tam, chyba książka, bo to pamiętam, że jakiś autor po prostu pisał coś dłuższego, że podobno dzieje się coś takiego też z niektórymi palącymi się ciałami, że jakby te mięśnie, one się skurczają i ta osoba jakby siada. I kiedyś była taka sytuacja, że oni jakby tego nie zakryli, rodzina patrzyła tak, jak te zwłoki płoną i te zwłoki, one usiadły i ludzie, ta rodzina myślała, że ta osoba żyje i żyje. Tak by łączyć, wyciągnąć, nie? I ja tak mówię, jasna cholera. No to musiała być przeżycie. No, także tak. Aż mnie dreszcz tutaj przeszedł normalnie. Kate Middleton też wydała całkiem niedawno w Polsce przynajmniej książkę drugą, która tutaj Martę może zainteresuje bardziej jako posiadaczkę kota. Znaczy się akurat książka Kiedy umrę, zjesz mi kocie, to jest książka, tak. W której Caitlin odpisuje na pytania dzieci. Aha. Na temat śmierci. Ale są też pytania o to, czy kot zje zwłoki, kiedy umrę, bo to jest dość taki popularny, nie wiem, czy mit. Tak, właśnie tak. Czytając tą książkę można się dowiedzieć, czy to jest mit, że nasze zwierzęta domowe nas nadgryzą, zjedzą. Jakby zjedzą. I zacznę od tych najbardziej miękkich części. Dzięki, dzisiaj nie zasnę. Nie ma problemu. Polecam się na przyszłość. Ja na pewno sięgnę, bo to są tematy, których ja się nie boję tak na dobrą sprawę, ale nie wiem, czy to jest wiedza warta posiadania, ale taka ciekawość jakaś pcha mnie ku temu, żeby przeczytać i być może już w kolejnym, w którymś z kolejnych nagrań wrócimy do tego tam sobie. Tam jeszcze Caitlin takie bardzo ważne jakby pytanie zadaje, czy ten styl chowania naszych zmarłych, jaki mamy teraz, czyli cały ten obrząd i chowanie tego, czy to jest w ogóle ekologiczne na przykład. W niektórych opisywała, że na przykład w niektórych kulturach tybetańskich, z tego co pamiętam, oni po prostu biorą zwłoki zmarłego, otwierają jego ciało i zostawiają, żeby natura się mogła na tych zwłokach pożywić. Ale to jest, jak dobrze kojarzę, to jest to, że oni zostawiają to na skalę chyba dla sępów. Tak, dla sępów, żeby właśnie sępy i żeby to się rozłożyło takim jakby naturalnym cyklem, ale są jeszcze właśnie kultury, które... Ale wiesz co, z tego co ja kojarzę, to Związek Graczy miało też z tym, że oni mieszkają na takim terenie, że bardzo ciężko jest gdziekolwiek wykopać grób, że to jest raczej skaliste. To też, no. ale na przykład Caitlin pisze, z tego co pamiętam, że takie właśnie jakby naturalistyczne właśnie pochowanie typu właśnie pozostawienie ciał, żeby poddało się naturalnemu procesowi dekompozycji, gdzieś tam w lesie stawienie, jest właśnie legalne. Przynajmniej w Stanach. Masz naprawdę dwie możliwości, albo kremację, albo też pochowanie takie bardziej dla nas tradycyjne. Wydaje mi się, że jest to w cywilizowanych kulturach, znaczy ja nie mówię akurat o tej tybetańskiej kulturze, że ona jest gorsza cywilizacyjnie, tylko że gdzieś w naszej świadomości pozostawienie zwłok samych sobie no nie licuje tak na dobrą sprawę i kojarzy się od razu z takim brakiem szacunku dla człowieka ogólnie, dla człowieka, dla zmarłego, porzucenie zwłok. Jakkolwiek by ono ekologicznie nie było i no, oczywiście praktyczniejsze to z wielu względów, a na pewno tańsze. Tak gdyby już ocierając się o czarny humor, to powiem szczerze, że no, ja raczej nie sprzyjałbym tego typu praktykom, nawet gdyby były dozwolone. No, tutaj zależy z kim rozmawiasz, na przykład z tego, co wiem, no Caitlin by chciała tak być pochowana. Ale no jest to nielegalne na razie obecnie w Stanach. Więc bardzo ciekawa książka, polecam ją. Pamiętam, że też w odcinku 6 stóp pod ziemią był taki właśnie wątek, że ktoś chciał sam pochować, jeden z tych głównych bohaterów, sam chciał swoją żonę pochować i też z wieloma problemami musiał się borykać, żeby tego dokonać. Nie? Więc to jest książka na taki bardzo, bardzo ciekawy temat, może nie chwytliwy, ale taki, który naprawdę daje do myślenia. Ale na dobrą sprawę, jak zakopujemy pod ziemią, to też oddajemy naturze do zajęcia się. Ale to zajmuje sporo czasu. Muszą się przebić przez trumnę i tak dalej. Te zwłoki też są niektóre poddawane balsamizacji, żeby one ładnie wyglądały. Właśnie, procesom chemicznym tak, różnego rodzaju. Tak, żeby one ładnie wyglądały. Też kondensacja w jednym miejscu, prawda, takiej ilości zmarłych, to też wiadomo, że niektórzy z nich na przykład umarli na jakieś choroby, które mogły być chorobami zakaźnymi, rozwijają się jakieś bakterie szkodliwe
środowiska i organizmów żywych, prawda? Więc no nie chcę tutaj teraz się wymądrzać, bo jeszcze tej książki nie czytałem, ale z pewnością sięgnę i być może kiedyś wrócimy jeszcze do takiego szerszego jomówienia. Będziemy mieli może odcinek w sam raz na Halloween, żeby sobie mm-hmm. o tym porozmawiać. A postaramy się niebawem wrócić właśnie do tego tematu, który omawialiśmy wcześniej, czyli to nasze podsumowanie półrocza. Postaramy się to zrobić, zanim to półrocze na dobre minie już. Mm-hmm. Mamy nadzieję, że to już w kolejnym odcinku czeka nas dalszy ciąg naszej dyskusji na ten temat. Dziękuję Sebastianie, że udało ci się w końcu dołączyć, że jednak zdecydowałeś się tak w biegu praktycznie, rzuciwszy kurtkę, buty, założywszy kapcie, do nas dołączyć szybciutko. I jeszcze raz dziękuję Tobie, Marto. Zapraszam oczywiście naszych słuchaczy do komentowania, jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie naszych dyskusji, czy też oczywiście książek na temat, których rozmawialiśmy dzisiaj, bądź chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, to serdecznie zapraszamy do komentowania. Na pewno się do tego odniesiemy w którymś z kolejnych odcinków. Jeszcze raz dziękuję, Sebastianie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I jeszcze raz dziękuję, Marto. Ja również dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym Cześć. Odcinku. Cześć! There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.